on jeszcze nie wiedział do końca, co to za zjawisko i nie wiedział oczywiście, jakie gazy odpowiadają za ten efekt. I w związku z tym to nie on stwierdził, że emisje CO2 przyniosą ocieplenie klimatu, ale może już jego następcy właśnie do tego wniosku doszli. To byli naukowcy, m.in. John Tyndall, który odkrył, badając własności różnych gazów w laboratorium, że istnieją takie specyficzne gazy, które mają tę cechę, że przepuszczają promieniowanie słoneczne, ale pochłaniają promieniowanie jakieś niewidzialne. My teraz nazywamy je podczerwonym. I wnioski z tych gazy, które pochłaniają promieniowanie niewidzialne, podczerwone, to przede wszystkim para wodna, dwutlenek węgla i metan. No i wiadomo było, że w wyniku takich procesów jak spalanie węgla czy ropy naftowej, dwutlenek węgla jest emitowany i w związku z tym można było już wywnioskować, że jeżeli takiego gazu cieplarnianego w atmosferze będzie przybywać, to nasza Ziemia będzie się ocieplać. I dokonał tego Svante Arrhenius również w XIX wieku. Ale może właśnie dwa słowa na temat tego, co to jest ten efekt cieplarniany. To jest zjawisko naturalne, któremu zawdzięczamy to, że Ziemia ma taką średnią temperaturę, jaką ma. Skąd się ta temperatura bierze? Skąd się bierze energia do wszystkich procesów zachodzących na Ziemi w atmosferze? Ona bierze się ze Słońca. To jest nawiązanie do poprzedniego wykładu. I tutaj jest taki uproszczony właśnie rysunek pokazujący powierzchnię Ziemi, jakąś atmosferę i ta żółta strzałka symbolizuje energię słoneczną. Promieniowanie słoneczne przechodzi przez atmosferę na wylot w większości. Nie wiadomo po co w takim filozoficznym sensie, natomiast wiadomo, że część promieniowania się odbija. Bo taka jest fizyka. Część promieniowania słonecznego odbija się od chmur, część odbija się od powierzchni Ziemi, ale większość przechodzi przez atmosferę i właśnie ogrzewa powierzchnię Ziemi. No i teraz tak, skoro Słońce ogrzewa Ziemię, no i ta energia dociera, to gdyby ta energia tylko docierała do Ziemi i tutaj grzęzła, no to Ziemia bardzo szybko stałaby się bardzo gorąca. Ale wiemy, że przez wiele milionów lat Ziemia jednak pozostawała w pewnym takim dosyć wąskim zakresie temperatur, więc musi się coś z tą energią dziać. Ta energia jest przez Ziemię wypromieniowywana. Ziemia pochłania energię słoneczną, a następnie wypromieniowuje energię w postaci tego niewidzialnego światła, światła podczerwonego. Więc Ziemia promieniuje. I teraz, gdyby to promieniowanie uciekało wprost w kosmos, to Ziemia miałaby właśnie temperaturę dużo niższą niż teraz, około 30 stopni niższą. Natomiast w atmosferze znajdują się wspomniane już gazy cieplarniane. Ja je narysowałam za pomocą, jako taką warstwę, ale one nie tworzą wcale takiej warstwy w konkretnym miejscu w atmosferze. One są od powierzchni Ziemi do mniej więcej 100 km, są takie same koncentracje gazów różnych. Para wodna oczywiście na pewnej wysokości się skrapla. Ale należy rozumieć, że gazy cieplarniane wypełniają atmosferę. I gazy cieplarniane promieniowanie słoneczne przepuszczają. To chwilę powiększa. Bo dochodzą nam kolejne elementy rysunku, ponieważ pomaga mi to wytłumaczyć zjawisko. Więc tutaj mamy promieniowanie ziemskie, które jest pochłaniane przez gazy cieplarniane w atmosferze. A skoro gazy cieplarniane pochłaniają promieniowanie, mają energię, to one również promieniują. Promieniują w stronę Ziemi i promieniują w stronę kosmosu. I tak naprawdę dopiero tutaj, na szczycie atmosfery, promieniowanie wraca w kosmos i tutaj właśnie trzeba policzyć bilans. Tu się wszystko musi zgadzać. Musi być tyle samo promieniowania docierać z powierzchni Ziemi, ile wychodzić z atmosfery. No i teraz, jeżeli żeby to promieniowanie mogło wychodzić z atmosfery, to atmosfera musi być odpowiednio ciepła, musi się być odpowiednio nagrzana, czyli sama Ziemia musi być odpowiednio gorąca, żeby atmosferę odpowiednio rozgrzać, żeby ona mogła wypromieniować tyle światła, ile dostała od Słońca. To jest właśnie efekt cieplarniany, dzięki któremu na powierzchni Ziemi mamy bardzo ciepło. No i teraz mamy taką sytuację, że gdyby wychodziło z atmosfery cały czas tyle samo promieniowania, ile dostajemy, to temperatura Ziemi byłaby stała, nie byłoby powodu, żeby się zmieniała. Ale mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym ilość energii uciekającej z atmosfery spada. Wynika to z faktu, że do atmosfery dodajemy gazy cieplarniane, czyli mamy w atmosferze więcej czegoś
co trzeba rozgrzać. Ziemia musi być jeszcze gorętsza, żeby rozgrzać gazy cieplarniane jeszcze bardziej, żeby one zdołały wypromieniować w kosmos tyle promieniowania, ile dostajemy. I stąd bierze się ocieplenie klimatu. Stąd, że mamy nierównowagę. Otrzymujemy więcej energii, niż wypromieniowujemy. A wynika to z faktu, że dodajemy kolejne warstwy gazów cieplarnianych, które działają, można to porównać do kolejnych warstw, na przykład ubrania. Jak mamy coraz więcej ubrania, to coraz trudniej nam wystygnąć. I tak samo Ziemi, kiedy ma coraz więcej gazów cieplarnianych, to trudniej jest wypromieniować energię. I w związku z tym temperatura Ziemi rośnie. Temperatura powierzchni Ziemi rośnie. Śmiesznie Ziemia wygląda. Cieszę się. Miała. No pociechę. Tak jak przepowiadali Tyndall i Arrhenius, w związku z tym, że zaczęliśmy zużywać coraz więcej paliw kopalnych, węgla, ropy, gazu, to zaczęliśmy emitować coraz więcej dwutlenku węgla i coraz więcej go zaczęło zbierać się w atmosferze. Oni nawet nie przypuszczali, że to się będzie działo tak szybko, jak w rzeczywistości się wydarzyło. Tutaj jest wykres, który pokazuje koncentrację dwutlenku węgla od 10 tysięcy lat wstecz, czyli 8 tysięcy lat przed naszą erą. Do dzisiaj widać, że przez wiele, wiele tysięcy lat koncentracja dwutlenku węgla była mniej więcej stała na poziomie 270-280 cząstek na milion. Natomiast w ostatnich 200-250 latach zaczęła rosnąć bardzo szybko. Właśnie wtedy zaczęła rosnąć, kiedy zaczęła się rewolucja przemysłowa, więc nie jest to niespodzianka. No i razem ze wzrostem koncentracji dwutlenku węgla zaczęła też rosnąć średnia temperatura powierzchni Ziemi. Tutaj jest taki wykres, na którym zebrano analizy z sześciu grup naukowych, które zajmują się analizą średniej temperatury powierzchni Ziemi. One mają troszeczkę różne wnioski, bo mają różne metody, ale wszystkie zgadzają się, że średnia temperatura powierzchni Ziemi rośnie. Tu są dane od 1850 roku do mniej więcej dzisiaj. No ale skąd my wiemy, że tego dwutlenku węgla przybywa? Przybywa, bo to mierzymy. Ale skąd wiemy, że przybywa go z powodu tego, że to my spalamy paliwa kopalne? Bo może są jakieś inne źródła. Można by tak przypuszczać. No więc mamy kilka metod, żeby to sprawdzić. Dlaczego Polski nie widać? Bo jest bardzo malutka tutaj. Zobacz, to jest cała Ziemia. Tutaj jest Europa, a tutaj jest Polska. I tutaj widać Polskę. Ta czarna kulka, którą teraz trzęsącą się ręką pokazuje, to jest Polska właśnie. Więc jest. Więc przede wszystkim, tak pierwsze przybliżenie, to my wiemy, ile paliw kopalnych jest zużywanych na świecie. Po prostu są statystyki. Można sprawdzić, kto ile spala, a ponieważ wiemy, ile dwutlenku węgla jest emitowane, kiedy spalamy węgiel, to jest prosta reakcja chemiczna dosyć, to możemy na tej podstawie określić, jakie są emisje gazów cieplarnianych związane ze spalaniem paliw kopalnych. I teraz pokażę właśnie filmik, który będzie przedstawiał emisje w różnych miejscach świata. To taki jest, myślę, że oddziałujący na wyobraźnię. Właśnie od rewolucji przemysłowej do dziś zobaczymy, jak będą rosły te emisje. Widzimy tutaj w gigatonach węgla i widzimy, że zaczynamy od 1750 mniej więcej roku i wtedy było to, można zapamiętać, około 2 gigaton. I zaraz zobaczymy, jak to się zmieniało. Jak widać na niebiesko na razie, czyli jako miejsce, w którym w ogóle jest jakaś emisja, widoczna jest tylko Wielka Brytania, czyli miejsce, gdzie zaczęła się rewolucja przemysłowa. Nie będzie tam, gdzie... Zobaczymy, jak się będzie rozwijał przemysł na świecie w ten sposób. Bardzo ciekawe jest to w sumie do zaobserwowania. Widać, że po Wielkiej Brytanii w 1850 roku... Ojej, zrobiłam za... Tak? Trochę zły guziczek. A zaraz dojdziemy z powrotem do 1850 roku. Więc po Wielkiej Brytanii do boju ruszyły Francja i Niemcy i widać, że to na ich terenach pojawiają się rosnące emisje. O, i zobaczcie Państwo, w 1750 którymś mieliśmy emisje roczne dla całego świata 2 gigatony węgla.
100 lat później to już jest prawie 60 gigaton rocznie. To pojedźmy dalej. Tutaj też przy okazji można zobaczyć, że pojawiła się Ameryka na mapie przemysłowej. Zabarwia się już nawet Polska jest zabarwiona. No, można zobaczyć, co się dzieje. I nawet Japonia też zaczyna emitować. Może zatrzymam znów 1916, czyli co 65 lat po poprzednim, czy około 60. I to już byliśmy, najpierw były 2 gigatony, w 1750 którymś to było 60 gigaton, teraz jesteśmy na 920 gigaton rocznie. Więc ten wzrost jest zdecydowany. Te emisje są oszacowane na podstawie statystyk wydobycia węgla? Tutaj są na podstawie przede wszystkim statystyk zużycia paliw, tak. I tutaj na końcu tą animację można znaleźć i tam są podane te różne informacje, odrzutne dane. To będzie się rozchodziło na wszystkie kraje? To jest liczba dla wszystkich krajów. I na koniec okaże się, że już większość świata emituje dwutlenek węgla, ale nie tak, że całkiem cały. W latach 50. XX wieku już znowu mamy 1722, czyli znowu podwoiła nam się względem 1916 ta liczba gigaton węgla emitowanych. Widać, gdzie pojawił się przemysł Japonia. Na dole Afryki się zaczyna. No, dokładnie. Widać, jak to się rozwija. No i niedługo już dojdziemy do tej naszej animacji do lat 2000. I można, myślę, że ona się właśnie kończy na 2008, bo wtedy ją wyprodukowano. Natomiast widać, jak szybki był wzrost emisji, jak gwałtowny. Tak? Zaczynaliśmy od prawie niczego, doszliśmy do kilku tysięcy ton, gigaton węgla rocznie. Wrócę do prezentacji. To oczywiście można podsumować w postaci takiego wykresu, który nam pokaże, jak te nasze emisje rosły. Tutaj są wyszczególnione różne paliwa kopalne, a także zmiana użytkowania terenu, bo trzeba pamiętać, że kiedy na przykład wylesiamy jakiś teren, żeby zrobić na nim pola, to wtedy jest uwalniane dużo węgla do atmosfery. I w związku z tym, że mamy roślinność, która ginie i się rozkłada, i w związku z tym, że naruszana jest gleba, jest erozja gleby, i takie różne zjawiska, i to powoduje również emisję dwutlenku węgla. I widać, że na początku naszej historii to właśnie ten proces odpowiadał za nasze emisje, a paliwa kopalne były mniej istotne, ale z czasem te proporcje się odwróciły i obecnie głównie emitujemy dwutlenek węgla spalając paliwa kopalne, a tylko 10% to wylesianie. I oczywiście, kiedy my emitujemy te gigatony dwutlenku węgla. A tutaj nie widzisz chyba jak procentów, ponieważ tutaj są wartości bezwzględne. No więc tutaj jest znowu podobny wykres, tak? Tutaj mamy na górze emisję, tyle dwutlenku węgla emitujemy. Na żółto zmiana zagospodarowania terenu, czyli przede wszystkim wylesianie, a na szaro całe paliwa kopalne. No i oczywiście możemy policzyć, porównać to z tym, jak węgla przybywa w różnych miejscach na świecie. Sprawdzamy ocean. W oceanie jest łatwo sprawdzić, jak przybywa węgla, bo ocean się cały czas miesza. W ocean ma mniej więcej stały skład, więc bardzo dobre są wyniki tych pomiarów. I widać, że dwutlenek węgla z atmosfery rozpuszcza się w oceanie częściowo i widać, że dwutlenku węgla w oceanie przybywa. To nam od razu mówi, że ocean nie jest źródłem dwutlenku węgla, które by zanieczyszczał naszą atmosferę, bo wtedy ubywałoby w nim dwutlenku węgla, a przebywa. Słucham. Wydaje mi się, że na tym wykresie mapą świata tam wyszło, że aktualnie jest 1800 gigaton emisji, a na tym poprzednim slajdzie było 50. Po pierwsze nie, teraz po pierwsze są dwie rzeczy. Tam na końcu wyszło już kilka tysięcy gigaton. Okay. I teraz trzeba porównać, jaką mamy jednostkę, bo możemy podawać gigatony węgla albo dwutlenku węgla. A dwutlenek węgla jest dużo cięższy od węgla, bo zawiera jeden atom węgla i dwa atomy tlenu, każdy po 16 jednostek, prawda? Więc dwutlenek węgla to jest 44 U, jednostki chemiczne, a sam węgiel to jest 12. I możemy podawać albo w gigatonach węgla,
albo w gigatonach dwutlenku węgla. Obecnie emisje są na poziomie 36 gigaton dwutlenku węgla. To kilka miesięcy tam było, to się wciąż... No i jak kilka tysięcy gigaton węgla, 36 gigaton dwutlenku węgla, bo dwutlenek węgla jest cięższy. Jak się to przeliczy, to wychodzi... 36 gigaton. Znaczy dobrze, może w tej chwili, bo się zagatulujemy w te, tu gigatony powinno być. Dobrze? Bo... Jednostka jest tutaj źle podana, tutaj jest... Nie, tutaj jest dobrze jednostka podana w gigatonach. 36, może na 40 na mapie, gigaton. Na mapie to może w megatonach było. Tam było megatonach. Weźmiemy te 36 na mapie... i obliczymy sobie. Na mapie świat... Tam było 10 do 6, tak? Czyli megatonach tam było. Tak, tak. Tak, ale doszliśmy do tysięcy tych... Tak. Dobrze. Więc mamy te dwie jednostki, albo węgla, albo dwutlenku węgla i może być różnie. Ale wróćmy do tematu tego, że my dlaczego mamy, wiemy ile emitujemy. 2013, a nie 2018? Bo z tego roku pochodzi ten wykres, bo wtedy została opublikowana praca, wiesz? I na pewno można by go jakby dodać mu kilka lat do przodu. A nie powinna być podana data? Nie, jest podana data publikacji pracy, wiesz? A tutaj mamy kolejne lata i dochodzimy właśnie do około 2012 prawdopodobnie. Więc mamy na wykresie emisje, które mamy z różnych statystyk i pomiarów i mamy pochłanianie dwutlenku węgla przez różne części naszego ekosystemu. Więc powiedziałam już, że w oceanie jest coraz więcej węgla, ocean jest coraz kwaśniejszy i ma więcej dwutlenku węgla rozpuszczonego w sobie. Wiemy też, że jest coraz więcej dwutlenku węgla w atmosferze i obserwujemy też, tutaj jest duża zmienność ze względu na to, że roślinność zależy bardzo od warunków pogodowych w konkretnym roku, ale ogólnie obserwuje się, że również ilość węgla zgromadzonego w roślinach rośnie obecnie. Więc widzimy, że te nasze emisje pokrywają się z tym, co z tą ilością węgla, jaki przybywa w ekosystemie. Więc to nam mówi, że no, całkiem nieźle te emisje musimy szacować, skoro wszystko się jakby dodaje i sprawdza. Powiedziałam już, że spalanie węgla to jest taka dosyć prosta reakcja chemiczna, w której wykorzystywany jest tlen z atmosfery. No i to, co obserwujemy w związku z tym, to jest to, że tego tlenu w atmosferze ubywa. To jest kolejny sygnał, że dwutlenku węgla przybywa w atmosferze prawdopodobnie dlatego, że coś jest spalane, bo samego tlenu ubywa. Więc znowu mamy taką reakcję chemiczną, w której nam się zgadzają jakby to, co się do niej wkłada, z tym, co z niej się wyjmuje. Więc to, że ubywa tlenu w atmosferze jest kolejnym sygnałem, że dwutlenku węgla w atmosferze przybywa w związku ze spalaniem paliw kopalnych. I to jest coś, co mierzymy. Następny sygnał, znaczy następny argument za tym, że dwutlenek węgla, którego przybywa w atmosferze, jest związany z spalaniem paliw kopalnych, jest to, że zmienia się skład izotopowy węgla w atmosferze. Najpierw takie przypomnienie, co to w ogóle jest izotop, bo to łatwo zapomnieć ze szkoły. Atomy mogą mieć różną formę. Możemy mieć taką sytuację, że mamy dwa atomy tego samego pierwiastka, które mają po tyle samo elektronów, w przypadku węgla po 6, mają tyle samo protonów, również po 6. I to, że mają po tyle samo elektronów i protonów, oznacza, że wchodzą w te same reakcje chemiczne, zachowują się podobnie i dlatego oba są węglem. Natomiast mogą mieć różną liczbę neutronów, czyli cząstek neutralnych elektrycznie w jądrze, które powodują, że niektóre atomy są cięższe, jeżeli tych neutronów jest więcej, a inne są lżejsze, jeżeli tych neutronów jest mniej. Więc mamy różne postaci węgla. No i tak się składa, że chociaż one mają, niby wchodzą w te same reakcje, to nie zawsze jednak się zachowują tak samo. I na przykład, jeśli chodzi o ocean, to ocean równie chętnie pochłania, w cudzysłowie, w oceanie równie chętnie rozpuszczają się wszystkie izotopy węgla. I takie lekkie C12 i takie trochę cięższe C13. Jeśli chodzi o wietrzenie skał chemiczne, to tutaj również
jest taki cykl, w którym najpierw następuje wietrzenie skał, potem materiał ze zwietrzałych skał spływa do oceanu z rzekami, tam się odkłada, na dnie powstają osady, które następnie wędrują w głąb ziemi, tam się stają zgnieczoną skałą, która się rozpuszcza, czyli lawą, która gdzieś wychodzi na powierzchnię ziemi, jako lawa, tak? Z wulkanów i tu następuje emisja dwutlenku węgla. I w tym procesie również nie ma znaczenia, jaki węgiel bierze udział. C12, C13 jest tak samo chętnie traktowany. Natomiast roślinki najbardziej lubią węgiel C12, lżejszy. Być może jest im jakoś prościej nim operować. W każdym razie rośliny, jak mają do wyboru, to chętniej wyciągają z atmosfery węgiel C12, lżejszy. A nasze paliwa kopalne powstały właśnie w dużej mierze z rozkładu roślin. I w związku z tym również w paliwach kopalnych jest tak, że jest trochę więcej węgla 12 niż na przykład w atmosferze, w takiej próbce atmosfery. I dlatego, jeżeli spalamy paliwa kopalne, to w atmosferze coś się zmienia. Dodajemy dwutlenek węgla, ale nie o takim składzie izotopowym neutralnym, tylko taki, w którym jest nadreprezentacja tego węgla C12 lekkiego. No i właśnie obserwujemy sobie, możemy zbadać próbki powietrza z różnych okresów. Jeżeli są to stare próbki, to na przykład pochodzące z rdzeni lodowych. I możemy zaobserwować to, jak zmienia się koncentracja węgla 12 i węgla 13 w powietrzu atmosferycznym. I widzimy, że właśnie w okolicach rewolucji przemysłowej, czy też po niej, zaczyna się ten skład wyraźnie zmieniać. W atmosferze przybywa węgla C12, czyli ubywa węgla C13. I dlatego ten okres idzie w dół, bo tutaj jest pokazany taki odwrotny ułamek. Więc widać wyraźną zmianę w tym, co się dzieje w tym składzie izotopowym węgla w atmosferze. I to jest kolejny argument za tym, że dwutlenek węgla, którego przybywa, pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Więc mamy takie różne, ja tutaj nawet nie o wszystkich mówiłam, bo można sobie zestawić wiele takich zjawisk i okoliczności, takie jak, że początek wzrostu koncentracji dwutlenku węgla zbiega się z rewolucją przemysłową, że na przykład bilans masy, czyli to nasze emisje i pochłanianie się zgadzają, że zmieniają się składy izotopowe, że w oceanach przybywa węgla, czyli się zakwaszają, że aktywność wulkaniczna ma mierzalne emisje dwutlenku węgla, ale niskie. I możemy to wszystko sobie podsumować i zobaczyć, jakie zjawisko nam do tego pasuje. Okazuje się, że no właśnie, oceany nie są źródłem dwutlenku węgla, bo w nich przybywa. I żadne z tych innych zjawisk nie powinno zachodzić, gdyby to oceany były źródłem dwutlenku węgla. Również biosfera nie pasuje tutaj nam do tego wzorca. Nie mówiąc już o wulkanach. W związku z tym wniosek jest właśnie jeden, że to jednak spalanie paliw kopalnych przez człowieka powoduje wzrost koncentracji dwutlenku węgla w przyrodzie i w atmosferze i ocieplenie klimatu. No tak, ale można by się przyczepić, że my się tak zafiksowaliśmy, bo już w XIX wieku ktoś powiedział, że będzie więcej dwutlenku węgla, to zmieni się klimat. Może się do tego przywiązaliśmy i chcemy to bardzo potwierdzić. No to szukamy, że jest dwutlenek węgla, widzimy, że się zmienia klimat i już dalej nie kombinujemy. Ale tak nie jest. Bo również o tym, że no właśnie ten dwutlenek węgla powoduje zmianę klimatu, świadczy wiele dowodów. Przede wszystkim powiedziałam, że to, że Ziemia się ociepla, jest związane z tym, że emituje coraz mniej energii w kosmos. I to jest coś, co my po prostu jesteśmy w stanie zmierzyć. Już od kilkudziesięciu lat po orbicie krążą satelity i w związku z tym mamy dokładne dosyć pomiary, które pokazują, że Ziemia w tych kilkudziesięciu latach zaczęła emitować coraz mniej energii w kosmos. No ale to jeszcze jest nie wszystko, tak? My możemy jeszcze sprawdzić, dla jakich długości fal Ziemia emituje coraz mniej promieniowania w kosmos. I tu sobie można przypomnieć takie jakieś filmy CSI czy coś w tym rodzaju. Czasami można zobaczyć takie sceny, że ktoś wkłada
jakiś materiał, do jakiegoś urządzenia, świeci światłem widzialnym, niewidzialnym, tam się odbywa jakieś promieniowanie, jakieś oddziaływanie i dla konkretnych długości fal wyskakują jakieś prążki i my już wiemy, jakie substancje chemiczne znajdują się w naszej próbce. No i my w ten sposób możemy popatrzeć na Ziemię, możemy popatrzeć, w jakich długościach fali Ziemia i atmosfera promieniują w kosmos. I to jest taki wykres, który pokazuje, ile jest energii emitowanej przez Ziemię dla różnych długości fali. I ten, tutaj są kolorowe kreski, na które nie trzeba zwracać uwagi, bo one są dla uproszczenia dla fizyków, którzy mogą z nich wyczytać coś o ciałach rozkrywane czarnych, które promieniują podobnie jak Ziemia. Ale my popatrzymy na tą niebieski zygzak. Ten niebieski zygzak pokazuje, jak promieniowałaby Ziemia z atmosferą, w której nie byłoby w ogóle dwutlenku węgla. I teraz zobaczmy, co się dzieje, kiedy wprowadzimy do atmosfery 400 cząstek dwutlenku węgla na milion cząstek powietrza, czyli taka koncentracja, jaka teraz mniej więcej panuje. To jest ta czerwona linia. Prawie wszędzie mamy taki sam przebieg, ale w bardzo konkretnym miejscu pojawia się dołek. Czyli dla tych długości fal nagle spada emisja promieniowania w kosmos. Tak mamy dołek, czyli mniej promieniowania jest emitowane. I właśnie umiejscowienie tego dołka mówi nam, że odpowiedzialne za przechwytywanie promieniowania wychodzącego z Ziemi jest właśnie dwutlenek węgla, którego przybywa w atmosferze. I oczywiście tutaj to jest tylko taki rysunek poglądowy, bo wykresy, które to pokazują na prawdziwych danych, są bardzo brzydkie i mało czytelne i pokazują dane dla wielu gazów na raz, dlatego nie zdecydowałam się ich pokazywać. Ale właśnie to jest mierzone. Wierzymy, że dla konkretnych długości fal, tych, dla których promieniowanie jest pochłaniane przez dwutlenek węgla, pojawia się coraz mniej energii wychodzącej z Ziemi w kosmos. No, można by powiedzieć na przykład, że takim częstym zjawiskiem, które jest obwiniane, że może ono powoduje zmianę klimatu, jest promieniowanie słoneczne, jakaś zmienna aktywność słoneczna. Ludzie przypuszczają, że to Słońce odpowiada za ocieplenie klimatu. Oczywiście to zostało sprawdzone na kilka sposobów. Najprostszy to jest taki, że gdyby to Słońce odpowiadało za zmianę klimatu, to powinno być tak, że temperatury rosną przede wszystkim w ciągu dnia. Rosną przede wszystkim temperatury w ciągu dnia, bo wtedy Słońce świeci. Natomiast to, co obserwujemy, to jest zjawisko, którego ocieplają się nie tylko dni, ale też noce. Co więcej, jak pokazuje ten wykres, ciepłych dni, które są tutaj na czerwono zaznaczone, przybywa mniej niż ciepłych nocy. Przybywa ich wolniej. Czyli noce się ocieplają i ocieplają się w dodatku szybciej niż dnie. To sugeruje, że właśnie czynnik, który działa przez całą dobę, gra tutaj rolę, a nie czynnik, który działa tylko przez część doby, jak Słońce. Nie mówiąc już o tym, że w ostatnich latach, po pierwsze, aktywność słoneczna zmienia się bardzo niewiele. Aktywność słoneczna jest tutaj zaznaczona tą niebieską linią, ilość promieniowania docierającego ze Słońca, stała słoneczna konkretnie, czyli do metra kwadratowego powierzchni ustawionej w odległości od Słońca takiej jak Ziemia. Więc ta stała słoneczna zmienia się niewiele, a poza tym w ostatnich latach wręcz spada. Natomiast temperatura wciąż rośnie. Jest dokładnie po prostu policzone, że po pierwsze zmiany stałej słonecznej nawet do tego momentu, kiedy rosły, nawet w tym czasie, kiedy rosły, były zbyt małe, by wyjaśnić wzrost temperatury powierzchni Ziemi, a teraz w dodatku promieniowanie słoneczne spada, a Ziemia wciąż się ociepla. To jest kolejny powód, dla którego Słońce nie może odpowiadać za ocieplenie klimatu. Niektórzy sugerują z kolei, że to może ocean oddaje ciepło do atmosfery. Są takie zjawiska, podczas którego to się dzieje, na przykład jak jest El Niño, to wtedy ocean oddaje trochę ciepła do atmosfery. Więc może jest takie zjawisko na globalną skalę, niektórzy sugerują. Ale my znowu, gdyby ocean oddawał ciepło do atmosfery, to znaczyłoby, że ocean powinien się sam w sobie ochładzać. No bo oddaje energię. Jak my, nie wiem, złapiemy kogoś, kto ma zimną rękę, naszą ciepłą ręką, to jego ręka będzie się ocieplać, ale nasza będzie coraz zimniejsza.
to ta sama zasada. No i na szczęście, jeśli chodzi o oceany, to dysponujemy wieloma pomiarami. Teraz wręcz bardzo gęstą siecią takich boi samobieżnych, które pływają sobie po całym oceanie, jest ich prawie 4000. Tutaj widać, one dryfują po oceanie, mierzą temperaturę cały czas, pokrywając większość oceanów. I w związku z tym dosyć dobrze wiemy, jak zmienia się temperatura w oceanie i w dodatku na różnych głębokościach. No i to, co wiemy, to że ilość energii w oceanie, właśnie tutaj zamiast temperatury jest ilość energii, bo to jest jakaś wielkość, która tutaj jest widocznie według specjalistów no, bardziej miarodajna, ale ilość energii przypada się na temperaturę po prostu. Więc ilość energii zgromadzonej w oceanie cały czas rośnie, czyli ogrzewa się nie tylko atmosfera, ocean również się ogrzewa. A więc no, skoro ocean się ogrzewa, to znaczy, że to nie on oddaje swoją energię atmosferze, bo wtedy by stygł, a on się ogrzewa. Więc wiemy, że to nie ocean oddaje ciepło atmosferze i to nie on jest przyczyną globalnego ocieplenia. I znowu, można sobie zrobić taką całą tabelkę, w której mamy rozmaite zjawiska podsumowane, które obserwujemy. Na przykład to, że mniej energii ucieka w kosmos i dla jakiej długości fal. To, że obserwujemy promieniowanie zwrotne atmosfery na powierzchni Ziemi, które rośnie. Że chłodzi się górna atmosfera. Że ogrzewa się ocean. Że aktywność słoneczna spada. I możemy sobie sprawdzić, jakie przyczyny zmiany klimatu pasują do tych zjawisk. I znowu, jest to taka dosyć nieubłagana dedukcja, że no, zmienność wewnętrzna to jest właśnie oddawanie ciepła przez ocean. Promieniowanie kosmiczne w ogóle tutaj nie powodowałoby żadnego z tych zjawisk, które występują. Słońce, no, również większości z tych zjawisk by nie powodowało. Wulkany też. I znowu, mamy po prostu bardzo dużo różnych faktów, które łączą się ze sobą i mówią nam, że no, takie zjawisko musi być powodowane przez wzrost koncentracji gazów cieplarnianych. A wiemy już, że przybywa ich dlatego, że człowiek je emituje. I dlatego właśnie, że mamy tak wiele różnych dowodów przeprowadzonych różnymi metodami, to dochodzimy do takiego dosyć zdecydowanego wniosku obecnie, że właśnie człowiek odpowiada za globalne ocieplenie. No i nie za bardzo jest jak dyskutować z tym faktem w obliczu tak wielu różnych dowodów, różnymi metodami produkowanych i wytwarzanych przez grupy naukowe z całego świata. No i teraz może jeszcze na koniec dwa słowa o tym, co będzie dalej, skoro już wiemy, że klimat się zmienia. Jak się to bada, jak się nad tym zastanawiamy? No więc mamy coś takiego, przygotowujemy sobie takie różne scenariusze. Wyobrażamy sobie, mianowicie, że jak się dalej będą zmieniać koncentracje gazów cieplarnianych. Wyobrażamy sobie, że na przykład nasze emisje będą rosły, aż nam się skończą paliwa kopalne. Albo że jeszcze przez jakiś czas będą rosły, a potem spadną. Albo bardzo optymistycznie, że za chwilę już skończymy emitować, a potem zaczniemy wysysać dwutlenek węgla z atmosfery. A później te założenia wpuszczamy do modeli numerycznych, które opisują działanie systemu klimatycznego i mówią, jak się w takich różnych przypadkach będzie zmieniać klimat. I teraz tak, my nie zakładamy, że któryś z tych scenariuszy się w 100% zrealizuje. Bo wiadomo, że gospodarka się rządzi swoimi prawami, my wylądujemy gdzieś pomiędzy prawdopodobnie i spodziewamy się, że skutki, które nas dosięgną, również będą gdzieś pomiędzy tymi różnymi scenariuszami. W ten sposób należy na to patrzeć. To są pewne warianty. No i właśnie, jak wygląda ocieplenie względem okresu przedprzemysłowego. Tutaj idziemy od 1850 roku. My jesteśmy na początku XXI wieku. I to są takie dwie opcje, pesymistyczna i optymistyczna. Wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi może sięgnąć 8 stopni nawet do roku 2300. To jest około 4-5 stopni do końca XXI wieku. Natomiast gdyby udało się bardzo szybko zahamować emisję,
to wtedy jest nadzieja, że ten wzrost by się zakończył i wręcz po jakimś czasie moglibyśmy liczyć na pewne obniżenie średniej temperatury. Spójrzmy na to, co się dzieje w takich scenariuszach u nas. W optymistycznym scenariuszu w naszym kawałku Europy średnia temperatura rośnie o 2-3 stopnie. W pesymistycznym 5-7 chyba tutaj powiedziałem, czy 4-5. To się wydaje może niedużo, zwłaszcza te 2-3 stopnie, tylko trzeba sobie uzmysłowić, co to oznacza, kiedy średnia temperatura rośnie o 2-3 stopnie. To nie oznacza, że każdy dzień jest taki sam, tylko o 2-3 stopnie cieplejszy w ciągu roku. To, na co trzeba patrzeć, to jest rozkład, częstość występowania różnych dni. To jest taki właśnie ideologiczny rozkład częstości występowania. To są akurat temperatury letnie i chyba w dodatku w Europie. Więc mamy taką sytuację wyjściową. Wyobrażamy sobie, że mamy no mniej więcej 1/3 dni jest taka w normie. 1/3 dni jest chłodniejsza niż norma, a 1/3 jest cieplejsza niż norma. Taki mniej więcej wyjściowy sygnał, powiedzmy, że to jest jakaś sytuacja początkowa, normalna. I to, co obserwujemy, bo teraz będą wyniki obserwacji, już, że tak wyglądał, powiedzmy sobie, świat w połowie XX wieku, tak? To uznawaliśmy za normę w połowie XX wieku. I taka była częstość występowania ciepłych, chłodnych i normalnych dni. Ten wykres to obrazuje. To jest dla jakiegoś punktu na Ziemi? Nie, to jest... Średnia z całego świata? To jest, o ile dobrze, to jest na północnej półkuli temperatury w ciągu lata. To chyba jest flaga kraju. To, co się dzieje, to, co obserwujemy, to to, że ten rozkład, jak widać, się... Dlaczego tu się zmienia? To, że ten rozkład się, po pierwsze, tak wypłaszczył. Zatrzymam go może na końcu. Dlaczego? Bo tam się obniża... I w dodatku przesunął się w stronę cieplejszych temperatur. Czyli to, co obserwujemy, to, że przybywa ciepłych dni. Pojawiają się dni tak gorące, jakich kiedyś nie było. Dni chłodne wciąż występują, chociaż jest ich mniej. Więc zmienia nam się nie każdy dzień z osobna, tylko częstość występowania gorących dni. Można to... O, jak mało, każdego porówno oprócz białego. Możemy sobie to wyobrazić w taki bardziej obrazowy sposób, że mamy pudełko, w którym mamy mnóstwo losów. 1/3 losów to są chłodne dni, 1/3 to są zwykłe, takie w normie dni, a 1/3 to są bardzo gorące dni. I my codziennie losujemy, jaki będzie dzisiaj dzień. Jeżeli mamy 1/3, prawda, równe szanse, no to jest tak jakoś normalnie. A zmiana klimatu oznacza, że z naszego kapelusza usuwamy część chłodnych dni, część normalnych dni, a w ich miejsce dorzucamy mnóstwo ciepłych. O jeden, czyli teraz dużo bardziej prawdopodobne jest. O jeden usunęliśmy takich zwykłych dni. Tak. A od wszystkich mroźnych. Dokładnie. A przybyło aż 4 ciepłe. Dokładnie. Czyli mamy dużo większe prawdopodobieństwo teraz, że jak sięgniemy do kapelusza, to wyciągniemy taki gorący dzień. I to jest bardzo nieprzyjemne, ponieważ właśnie podczas gorących dni, czy dni cieplejszych niż średnia, no występują różne zagrożenia dla zdrowia na przykład. I to, że na przykład mamy dwa razy więcej dni powyżej 35 stopni w ciągu roku, co może oznaczać, że zamiast dwóch mamy raptem 4, dla niektórych może jednak oznaczać, że no na przykład tej drugiej fali upałów już nie przeżyją, bo akurat się przegrzeją. Więc dlatego to jest takie niepokojące, że przybywa nam ekstremów. Fal upałów będzie w związku z tym przybywać i już teraz wiemy, że fal upałów przybywa. Są dwa razy dłuższe w Europie niż na początku XX wieku. O, widzę Polskę. Trzy razy bardziej prawdopodobne są. Widzę Polskę. Tak, jest Polska. Dobra wiadomość jest taka, że nawet w pesymistycznym scenariuszu
Polsce fal upałów nie powinno za bardzo przybywać, ale tam, gdzie lubimy jeździć na wakacje, tutaj, może się okazać, że wakacje są niemożliwe, bo już jest za gorąco. Spada za to liczba dni z mrozem. No i znowu, w optymistycznym scenariuszu ubywa nam około 30 dni z mrozem w ciągu roku. W pesymistycznym około 60, czyli miesiąc dni z mrozem mniej albo dwa. I mogłoby się wydawać, no fajnie, oszczędzimy może na ogrzewanie. Ale okazuje się, że no, my jednak żyjemy w świecie, w którym dni z mrozem się do czegoś przydają. Przydają się w ośrodkach narciarskich, bo nawet śnieg, jeżeli jest, albo jeżeli został sztucznie naniesiony, się lepiej utrzymuje. Ale też na przykład nasze drzewka owocowe potrzebują sezonu hibernacji zimowej. Jeżeli nie mają tego okresu wystarczająco długich mrozów, to są osłabione i są gorsze plony. Z kolei kleszcze na przykład i inne stworzonka w takich ciepłych zimach, w których nie ma wielu dni mrozu, zaczynają żyć przez cały rok. Nie zasypiają również na zimę, nie hibernują, tylko również w zimie zaczynamy napotykać kleszcze żerujące, aktywne. Więc dni z mrozem jednak się do czegoś przydają, a jest ich coraz mniej, a spodziewamy się, jak widać, że ich będzie naprawdę dużo w nich, tak? O 30 mniej w roku, o 60. To jest zima krótsza o miesiąc lub dwa miesiące. Dosyć imponujące. Również to, że... A co teraz jest? Teraz jest zdjęcie satelitarne, które pokazuje potężny cyklon nad Europą. Cyklon to jest po prostu układ niskiego ciśnienia. Piękny jest, też tak uważam. Tutaj widać chmury, te białe. Na czerwono jest zaznaczona ciepła masa powietrza. I właśnie do powstawania aktywnych systemów... A dlaczego nad Europą, a nie nad Afryką? Bo my mieszkamy w Europie i dlatego wybrałam tutaj obrazek dla Europy, żebyśmy się poczuli jak w domu. I do powstawania takich aktywnych systemów, które przynoszą nam burze, silne opady i wiatry, przydaje się właśnie dużo energii, której obecnie na Ziemi przybywa. Tak? Nasz ocean się ogrzewa, jest w stanie produkować bardzo aktywne zjawiska burzowe. W związku z tym spodziewamy się, że takich zjawisk silnych, aktywnych, piszczących będzie coraz więcej. I obecnie pojawiają się pierwsze statystyki, które potwierdzają, że to już się dzieje. Tu już może, żeby bardzo nie przedłużać, powiem tylko, że nasz kraj jest w strefie, w której spodziewamy się coraz silniejszych wiatrów i potrzebna będzie adaptacja do tego, żeby nasza infrastruktura była w stanie je wytrzymywać, bo jeżeli takiej adaptacji nie będzie, to spodziewamy się znaczących strat, wzrostu strat związanych z wiatrem i burzami. Jeśli chodzi o opady, to tutaj jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja niż z temperaturą. Tutaj nie ma takiego prostego czegoś, że będzie więcej deszczu, będzie mniej deszczu. W różnych miejscach na Ziemi to, co się będzie działo z opadami, będzie przebiegać różnie. Niestety taki niepokojący trend jest taki, że tam, gdzie już jest sucho, będzie jeszcze suszej, a tam, gdzie już naprawdę to dużo pada, silne opady będą jeszcze bardziej prawdopodobne. W naszym rejonie zmiany opadów w ciągu roku będą raczej nieduże. Spodziewamy się, że latem będzie ich trochę mniej, zimą będzie ich troszeczkę więcej. Natomiast to, co można zaobserwować, to, że dłuższe będą okresy bez opadów. A gdyby było tyle samo? To wtedy nie mielibyśmy żadnego problemu. Oprócz tego, że Polska już teraz ma problem taki, że mamy deficyty wody. I tak naprawdę byłoby nam na rękę, gdyby trochę więcej deszczu padało, a trochę mniej wody parowało z powierzchni ziemi. Tymczasem latem u nas, tutaj ten czerwony kolor pokazuje właśnie rejony, w których latem paruje więcej wody niż spada z deszczem. I to powoduje, że no, muszą być odpowiednio duże zapasy zrobione przedtem w glebie. A tam jak jest bardzo czerwono? To znaczy, że mamy bardzo dużo deficyt. Czyli mamy bardzo silne parowanie tutaj. A gdzie jest czarno? Czarno to akurat jest miejsce prawdopodobnie to. Tak? Czyli mamy duże opady. To jest miejsce, gdzie są duże opady i one akurat przeważają nad parowaniem w tym regionie. A to, czego się spodziewamy, to, że ta sytuacja będzie się pogarszać. Tutaj jest projekcja dla końca XXI wieku.
to jest sytuacja z XX wieku, lat 60. 90. konkretnie. Więc sytuacja będzie się pogarszać, mapa się zaczerwienia, deficyt wody będzie coraz poważniejszy. Więc to, że będzie coraz mniej opadów latem, jest dla nas niepokojące. Prawie w ogóle nie ma czarnego. No właśnie, zauważasz, że jest taki trend, że opadów będzie mniej, oparowanie będzie się mniejsze. Nie ma czarnego. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy nie ma opadów, a jest parowanie. I znowu, to jest sygnał, że potrzebne są poważne adaptacje w rolnictwie, silniejsze nawadnianie. A Marii mapy jest tu czarne. Tu. Mhm. A tu nie ma. Dokładnie. No właśnie o to chodzi. Widzisz? Ja proponuję brawa. No właśnie o to chodzi w tym rysunku, że tutaj było czarne, a tutaj jest już tylko niebieskie. Więc takim właśnie stronę idą zmiany niestety. Jeszcze na koniec może zwrócę uwagę na wzrost poziomu morza. To jest najpierw historyczne poziomy morza. Startujemy z takim założeniem, że no był jakiś poziom zero w wieku XVIII i co się dzieje później. A tutaj jest projekcja oczywiście pesymistyczna, optymistyczna, które obie są, jak już dziś wiemy, i tak optymistyczne. Spodziewamy się, że do końca XXI wieku wzrost poziomu morza spokojnie może sięgnąć 1 metra. To jest średni wzrost poziomu morza. Poziom morza zmienia się różnie w różnych miejscach świata. Natomiast jakoś tak się składa, że w Polsce poziom Bałtyku akurat na naszym wybrzeżu zmienia się mniej więcej jak ten średni poziom morza dotychczas. W jakiś przypadek właściwie, ale taki właśnie jest, więc to jest dosyć można to traktować troszeczkę jak projekcję dla Polski. I problem z poziomem morza nawet nie jest z tym, jaki on jest na skałę, kiedy sobie tam gdzieś jest ta linia brzegowa. Problem jest taki, kiedy ta linia brzegowa się zaczyna zmieniać i dosyć szybko. Takie kilkadziesiąt centymetrów to potrafi być dużo metrów w głąb morza. I bardzo poważne sytuacje, kiedy następują różnego rodzaju wezbrania sztormowe, cofki, kiedy wiatr zaczyna wpychać wodę na brzeg. Kiedy mamy wyższy poziom morza wyższy, to również te powodzie są dużo poważniejsze. To jest problem, który już teraz dotyczy naszego wybrzeża. No i na koniec takie pytanie, które było też jakby w podsumowaniu do tego wykładu. Dlaczego te kilka stopni, bo powiedzieliśmy, że no wzrost średniej temperatury w XXI wieku to będą no może za 4 stopnie w takiej pesymistycznej wersji, 4 czy 5. Dlaczego to nas tak wzrusza? Oprócz tych powodów, które już podałam, to takie zobrazowanie. To jest nasz klimat dzisiejszy. I okazuje się, że takie 4-5 stopni, tylko w dół, wystarczało do tego, żebyśmy mieli na Ziemi epokę lodową. Czyli w epoce lodowej, kiedy tutaj wszędzie był lądolód, było tylko 4-5 stopni mniej niż dzisiaj. Natomiast my się spodziewamy, że teraz no, w ciągu 100 lat zrobi nam się plus 4 lub 5 stopni w porównaniu z dzisiaj. Czyli właściwie nie wiadomo co do końca, ale jak nazwać tą epokę, no bo nie lodową, tylko może antylodową. Ale będzie to sytuacja, tak, w której Ziemia powinna wyglądać zupełnie inaczej. Takie 4-5 stopni to jest naprawdę poważna zmiana. Dziękuję. No nie wierzę, żeby taki temat nie skłonił niektórych z nas do zadania jakiegoś pytania. Czy są jakieś głosy z sali? Ja mam takie pytanie. Trochę nie do końca zrozumiałem tej argumentacji odnośnie do oceanu. To znaczy, w moim takim zdroworozsądkowym, prostym rozumieniu, że jakby to, że w oceanie zwiększa się stężenie dwutlenku węgla, nie musi implikować tego, że ocean na pewno nie emituje dwutlenku węgla. Znaczy, może być tak, że jest coś, co jest w środku oceanu i emituje ten dwutlenek węgla, on się rozpuszcza w tym oceanie, w oceanie jest więcej, potem też się emituje dalej i wszędzie jest więcej. Można byłoby rzeczywiście tak, ale to wtedy bylibyśmy, nie ocean byłby źródłem tego dwutlenku węgla sam w sobie, a zwykle hipoteza dotyczy właśnie tego, że sam ocean się odgazowuje. Okay. Ocean na przykład pod wpływem morza.
że ocean się odgazowuje, wyemituje dwutlenek węgla. To, co by mogło emitować dwutlenek węgla w oceanie, na przykład w środku gdzieś, to są powiedzmy te podwodne wulkany. To jest też częsty pomysł, ale tutaj są akurat pomiary. Wysyła się robociki takie podwodne, samobieżne, które pobierają próbki, badają ile dwutlenku węgla emitują te podwodne wulkany. I obecnie geologowie i oceanografowie mówią nam, że te wulkany w ogóle więcej dwutlenku węgla magazynują niż emitują. Dlatego, że na zboczach tych gorących wulkanów mamy tą wylewającą się magmę, tam zachodzą reakcje w tych wysokich temperaturach, w ramach których dwutlenek węgla z wody jest w ogóle wiązany w skałę. Więc w ogóle właśnie jest paradoksalnie tak, że podwodne wulkany sprzyjają pochłanianiu dwutlenku węgla z oceanu, a nie emisją. Słyszałem też o koncepcji, że są tam trudne do sklasyfikowania żyjątka, które też są zwierzętami, w związku z tym emitują dwutlenek węgla, tak? Nie wiadomo, jest planktonu czy coś w tym stylu. Rzeczywiście różnego rodzaju organizmy powodują emisję dwutlenku węgla. No i to się liczy, mierzy i w związku z tym, że mam sama właśnie biosfera mogłaby potencjalnie być źródłem dwutlenku węgla, chociaż w tej chwili bardziej jest istotna ze względu na emisję metanu. Natomiast obecnie jakby są te inne czynniki, które nam mówią o tym, że jednak emisje są związane ze spalaniem paliw kopalnych, takie jak ubytek tlenu, bo na przykład emisję dwutlenku węgla przez rośliny to by nie oznaczało spadku tlenu. I też mamy tutaj cały zestaw tych zjawisk. Tak? Sceptycy często podają taki argument, że to para wodna jest głównym gazem cieplarnianym. Mm-hmm. I zresztą to jest prawda. Tak, na sensie tak. I mówią, że w związku z tym, jak można obwiniać dwutlenek węgla, skoro to jest para wodna? Jak sobie radzić z takim argumentem? No to jest akurat, chodziło o to, z parą wodną jest tak, że pary wodnej w atmosferze jest cała masa i jest jej dużo więcej niż dwutlenku węgla. Ale para wodna ma tę cechę, że kiedy robi się jej w atmosferze, w cudzysłowie, za dużo, w zestawieniu z warunkami, czyli z jaką mamy temperaturę, to ta para wodna zaczyna się skraplać. Po prostu nie jest możliwa sytuacja, w której mielibyśmy nadmiar pary wodnej w atmosferze, którą można byłoby sztucznie jakoś utrzymać. Po kilku dniach, możemy sobie wyobrazić, że jak w hydrozagadce ktoś odparowuje całe jezioro, albo nawet całe morze, to okazałoby się, że po dosyć krótkim czasie ta cała woda by się skropliła i wypadła. I obserwujemy po prostu, ten bilans się zgadza. I po prostu nie ma możliwości takiej, żeby dobić pary wodnej w atmosferze. Para wodna się dostosowuje do tego, ile jest innych gazów cieplarnianych. I ona rzeczywiście, że to jest zawsze taki proces. Dodajemy innego gazu cieplarnianego, pary wodnej też przybywa. Ale jak zabierzemy inne gazy cieplarniane, to pary wodnej też ubędzie. Jakbyśmy zabrali wszystkie inne gazy cieplarniane z atmosfery, to również para wodna stopniowo by z tej atmosfery się wykropiła, wypadła w postaci deszczu, zgromadziłaby się na powierzchni Ziemi i nawet jest prawdopodobne, że taki epizod miał miejsce w przeszłości. Żeśmy się za całą prawie skuła lodem, prawie wszystkie gazy cieplarniane zostały wycofane ze względu na to, że dużo czasu nie było aktywności wulkanicznej, wietrzenie skał było intensywne, dwutlenek węgla został wycofany prawie w całości z atmosfery. Wtedy mieliśmy prawdopodobnie również cała para wodna z atmosfery prawie znikła. I dopiero kiedy, właśnie są różne hipotezy, albo wznowiła się aktywność wulkaniczna, albo być może mikroby, które przetrwały gdzieś pod lodem, produkowały cały czas dużo metanu i Ziemia mogła się wytrącić znowu z takiej stalu, z takiej śnieżki kuli lodowej, na tej powierzchni nie ma życia. Więc podsumowując, po prostu nie da się dodać pary wodnej do atmosfery. Ona się zawsze, jeżeli będzie jej za dużo, skropli się, wypadnie. Ona dostosowuje się do tego, ile jest innych gazów cieplarnianych w atmosferze. Tam z tyłu było jakieś pytanie. Mam pytanie takie. Jak duża część emisji tego węgla przez człowieka jest spowodowana tym, że właśnie ludzie nam nie zimno? Tak w Polsce, ludzie też w Chinie jest dużo więcej. No więc nie mam... Właśnie, to jest najbardziej szkodliwe dla zdrowia,
pierwsze, tak, rzeczywiście na ogrzewanie budynków w różnej formie idzie dużo energii. Ja nie wiem, ile idzie dokładnie na ogrzewanie. Wiem, że tak około 20 kilka procent energii jest, emisji dwutlenku węgla jest związane z budynkami ogólnie, ale tutaj wchodzi niestety i ogrzewanie, i klimatyzacja, i budowa budynku. Po prostu nie mam w głowie takiej statystyki, która by podawała akurat ogrzewanie. Natomiast jest taki problem, że niestety na miejsce ogrzewania, którego rzeczywiście no, mogłoby być coraz mniej potrzeba, wchodzi niestety klimatyzacja, która zaczyna być potrzebna do przetrwania w wielu miejscach. Zwłaszcza wszędzie tam, gdzie mamy dużo osób starszych, gdzie mamy szpitale, gdzie mamy w ogóle osoby osłabione, a występują upały chociaż kilka dni w roku, zaczyna być potrzebna ta klimatyzacja, żeby ci ludzie byli w stanie jakoś funkcjonować. Jak mają już do dyspozycji to urządzenie, nawet na kilka dni, to wiadomo, że nie używają go tylko w te dni, kiedy jest zagrożenie dla nich, tylko będą go używać więcej. I niestety obecnie obserwuje się, że chociaż wydatki energetyczne związane z ogrzewaniem spadają, to rosną globalnie te związane z klimatyzacją. Jakieś uwaga, czy pamiętasz tutaj? A nie, no bardzo ciekawy przykład, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Ja mam takie jedno, może bardziej, nazwijmy to ogólne pytanie. Czy moglibyśmy sobie wyobrazić, powiedzmy, jakiś mechanizm fizyczny albo geofizyczny, który by mógł, bo mamy te predykcje dotyczące temperatury, do tego, jak będzie, że tak powiem, wyglądał przyszły klimat na podstawie różnorakiego modelowania. Czy moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację, w której dochodzi do jakiegoś zjawiska, które w pewnym sensie balansuje ten efekt i tak naprawdę no, działa odwrotnie? To znaczy byłby problem... Ja nie wiem, czy jak powiedziałem, to... Nie, ja rozumiem. Znaczy jest tak, że zjawiska, które występują naturalnie, mają zwykle inne skale czasowe albo troszkę inny mechanizm działania, bo możemy sobie wyobrazić na przykład, że mielibyśmy zmasowaną aktywność wulkaniczną albo coś uderzyłoby w ziemię, co wzbiłoby dużo pyłów w powietrze i oznaczałoby ochłodzenie. Bo mielibyśmy mniej promieniowania słonecznego docierającego. Ale samo podgrzewanie planety na przykład, czy nie powoduje długofalowo na przykład efektu, który mógłby na przykład tę planetę z powrotem ochłodzić? Jest jeden taki proces taki, tylko to jest właśnie to, że kiedy robi się coraz cieplej, to wzmożony jest proces wietrzenia skał, tylko problem jest, który wyciąga dwutlenek węgla z atmosfery. Tylko problem jest taki, że żeby wyciągnąć dwutlenek węgla z atmosfery, który teraz mamy, ten nadmiar, to potrzebne byłyby na to tysiące lat już w tej chwili. I po prostu ten proces rzeczywiście się działał w historii. Jak patrzymy na historię i widzimy te zmiany temperatury w milionach lat, to są jest coś takiego, że rośnie koncentracja dwutlenku węgla, rosną temperatury, wzmaga się wietrzenie skał, spada ilość dwutlenku węgla w atmosferze, spada temperatura. Ale to są procesy zajmujące miliony lat. A zwiększenie pokrywy chmur nie miałoby podobnego efektu? Zwiększenie pokrywy chmur to zależy, bo mamy chmury, właśnie pytanie, jakie to by były chmury, ponieważ mamy chmury, które są na przykład, upraszczając, nisko w atmosferze i wysoko w atmosferze. Chmury, które są nisko w atmosferze, chłodzą klimat, chmury, które są wysoko w atmosferze, grzeją klimat. I problem jest taki, że to, co obserwujemy, to że rzeczywiście w niektórych miejscach na Ziemi przybywa chmur, ale nie przybywa tych, które by chłodziły klimat. Niestety przybywa nam tych chmur, które nas nie urządzają. I była taka nadzieja przez wiele lat, że no właśnie, na przykład będzie większe parowanie, będzie więcej chmur i wszystko będzie załatwione, a okazuje się, że te zmiany niestety nie przebiegają w ten sposób. I również zmiany w zachmurzeniu nasilają zmiany klimatu raczej prawdopodobnie niż hamują. Nie, bo problem to taki komentarz zasadniczy, bo dlaczego ja się pytam o te chmury, bo chmury są jednym z tych takich elementów, które są taką pewną ciągłą niewiadomą we wszystkim na przykład modelowaniu tak, klimatu, tak. Prawda? Ja nie pamiętam ostatniego statusu modelowania klimatu, a teraz na MIT mamy ten jakiś wielki news report, że mamy dodatkowy jakiś model klimatyczny, który te chmury modeluje w jakiś lepszy sposób, niestety nie miałem czasu przyszedł.
ale znaczy cały czas jest rozwój w tej dziedzinie. Ale jest cały czas polepszanie tych modeli klimatycznych, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o efekt chmur na klimat. Tak, i mamy też coraz więcej obserwacji po prostu. Ja mam koleżankę, która lata balonami właśnie i pada. Dokładnie. Następne pytanie, czy przechodzimy do kuluarów? To może tak. Najpierw zadam pytanie, które się pojawiło przy okazji naszej transmisji internetowej. Mianowicie, czy to jest tak, że my najpierw sobie konstruujemy jakiś taki myślowy model i następnie z niego wnioskujemy, ale wszystko ostatecznie i tak w jakimś sensie zależy od tego naszego pierwotnego wezmu kierunkowania. Troszkę tak jak... statystycy często sobie przypominają czymś takim, że sama korelacja jeszcze nie oznacza tego, że jakiegoś zjawiska przyczynowo skutkowe następuje. Właśnie do jakiego stopnia jesteśmy wolni od tego naszego pierwszego w cudzysłowie przesądu, który każe nam wziąć za pewnik tę podstawową fizykę? Do jakiego stopnia, okej, możemy zakwestionować podstawową fizykę, ale razem z naszym przekonaniem o globalnym oświetleniu musielibyśmy też wyrzucić telefony komórkowe i wszystko w sensie. No właśnie, widzę, że już tutaj dotykasz tego problemu. Chodzi o to, że to, co my wiemy na temat tego, że dwutlenek węgla powoduje ocieplenie klimatu, to nie jest tylko jakaś korelacja, którą zaobserwowaliśmy, bo mierzyliśmy dwutlenek węgla i mierzyliśmy temperaturę i myśleliśmy, że tak będzie i tak się stało. Nie, my mamy cały opis fizyczny tego zjawiska, tak? Jest na podstawie dosyć podstawowych praw fizyki, takich jak zasada zachowania energii. Mamy takie podstawowe pomiary, jak oddziaływanie promieniowania z materią, z różnymi gazami. Podstawowe dosyć równania, które nam opisują i sprawdzają się, opisują nam to, jak promieniowanie przechodzi przez atmosferę. Więc to jest wszystko opisane w dosyć podstawowymi, naprawdę dobrze sprawdzonymi prawami fizycznymi, które są wykorzystywane w wielu dziedzinach. Na przykład mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że dosyć duży rozwój w badaniu pochłaniania promieniowania przez dwutlenek węgla był związany z tym, że potrzeba były lepszych rakiet samonaprowadzających, które się kierowały na podczerwień w atmosferze, na cel. Więc wojsko korzysta z tych samych równań do tego, żeby celować trafnie rakietami w ruchome ciepłe cele, tak? Więc to jest wszystko opisane dosyć podstawową fizyką, która jest sprawdzona na różne strony i działa nam w wielu, wielu dziedzinach życia. I gdybyśmy się teraz miało okazać, że na przykład, co by się mogło okazać, że zasada zachowania energii nie działa, że to, co wiemy o oddziaływaniu promieniowania z materią nie działa, to by się okazywało, że właściwie nie wiemy, jak działa może nasz telewizor, taki kineskopowy, że nie wiemy, jak działają żarówki, że po prostu bardzo dużo prostych urządzeń nagle trzeba wyjaśniać od początku, że to wszystko jest bez sensu. A wydaje się, że w wielu przypadkach to jednak działa i nie ma powodu, by przypuszczać, żeby miało nie działać w przypadku atmosfery. Jednak to są podstawowe prawa fizyczne, ale z nich na ich podstawie są budowane bardzo skomplikowane modele, prawda? I w tych modelach jest mnóstwo parametrów, które się dostosowuje, tak żeby one się zgadzały z obserwacjami, prawda? I więc mimo, że to pochodzi od jakichś podstawowych zasad fizyki, to wydaje się, że te modele mają pewna dowolność tu występuje, ale to jest wtedy troszeczkę inne zagadnienie, tak? Czy mówimy o samej takiej istocie zjawiska, czy to zjawisko w ogóle jest? Czy też my się zastanawiamy, no dobrze, to jak dokładnie wygląda zmiana w kolumnie powietrza nad Zakopanem? Bo jeżeli chcemy dokładnie opisać, jak się zmienia bilans promieniowania w kolumnie powietrza nad Zakopanem, to rzeczywiście potrzebujemy tych wszystkich czynników tutaj mnóstwo uwzględnić, ale jeżeli my pytamy, czy w ogóle takie zjawisko zachodzi, to nie potrzebujemy aż tylu szczegółów. No ja wszystko, tak jak tutaj było, troszeczkę na przykładzie tego oceniania, jakie jest prawdopodobieństwo, czy istnieje inteligencja. Nie do wszystkiego potrzebujemy takich dokładnych oszacowań. I żeby powiedzieć te wszystkie jakieś założenia na temat tego, jak dokładnie jakiś rodzaj chmur oddziałuje z promieniowaniem, ile jak często w ciągu roku on występuje nad Warszawą, nad Krakowem, nad Koluszkami, to jest potrzebne, jak chcemy już naprawdę dokładnie opisać, co się dzieje w tych konkretnych miejscach.
A jeżeli nas interesuje ogólny wniosek, czy Ziemia się ociepla i dlaczego, to te wszystkie szczegóły się troszeczkę uśredniają i nie ma potrzeby aż uwzględniania ich wszystkich, żeby odpowiedzieć na tak podstawowe pytanie. Ja tam mówię, że chyba nie jest do końca tak, że my dopasowujemy model do tego, co nam pasuje, tylko te modele przewidywały. I one przewidywały również to, co się dzieje teraz. Znaczy, no, tak to jest. To były również modele z przeszłości, które przewidywały to, co się dzieje teraz. No tak, ale jednak te modele się zmienia na podstawie nowych danych. To może jeszcze pozwolę zadać ostatnie pytanie. Jak tam przejść znanych pani kopalni, to nie jest moja specjalność, natomiast wiem, że tutaj jest trudno odpowiedzieć, ale może ty masz odpowiedź, tak? Mamy tyle paliw kopalnych, że możemy przez tysiące lat zapłacić. Szczególnie jeżeli nam się stopią czapy polarne, odsłoni nam się zdrowy, zupełnie bogaty teren, z którego będziemy mogli wyciągać jeszcze więcej. Tylko problem jest taki, że one są coraz głębiej i coraz trudniej je wydobyć. I na przykład zmienia się... Na przykład w północnych rejonach Kanady, w Arktyce, mamy węgiel, tak jak na Śląsku mamy tak zwane biedaszyby, gdzie ten węgiel jest praktycznie na powierzchni. Ja widziałem fenomenalne zdjęcia na tych wyspach na północy Kanady, które są normalnie, bardzo tam jest zimno, to jest powyżej koła arktycznego. Mamy poacie węgla po prostu praktycznie na powierzchni. Tego się na razie nie opłaca wydobywać, dlatego że warunki atmosferyczne, no w ogóle warunki klimatyczne tam są zupełnie... Ja nie mówię tego z jakimś entuzjazmem, chociaż jakbym miał zainwestować w te małe gospodarki, to by był niezwykle entuzjazm. Fenomenalne pokłady węgla, grube na... O, bogate, cudowne, czarny węgiel, pan prawie. Liczby są takie, że naprawdę nam tego wystarczy. Nie ma czegoś takiego jak za mało ropy, jak nam się ropa skończy, węgiel nam się skończy, tego nie będzie. Ale czy bierzesz pod uwagę to, że zużycie rośnie eksponencjalnie? Ale czy bierzesz pod uwagę, że zużycie rośnie eksponencjalnie? Tak. Więc to jest problem. Jeżeli nam się dalej... Potrzebujemy co roku coraz więcej, tak? Jeżeli nie zmieniamy źródeł energii. Ja nie mówię, że powinniśmy tego węgla więcej używać, ja mówię tylko, że przeważnie co jakiś czas pojawia się taki punkt, że zabraknie nam tej ropy, zabraknie nam tego węgla. Jeżeli się ciągle będzie nam opłacać wydobywać ten węgiel, tego węgla i tej ropy nam nie zabraknie. To nie jest tak, że połowę paliw kopalnych, jakby ludzkość spaliła, to spaliła w ciągu, nie wiem, ostatnich 20 lat, coś takiego? Ponieważ to rzeczywiście rośnie, tak, to jakoś rzeczywiście tak mniej więcej jest. Myślę, że nie powinniśmy starać się wypalić tego naszego entuzjazmu w czasie samej serii pytań. Zostawmy to na tę półgodzinną prawie przerwę. Tymczasem bardzo serdecznie podziękujmy.